Hej wszystkim, tu liczę Was kolejnym odcinku na moim kanale z MSP. No bo Robloxa nie chcecie, no to co? Dzisiaj mam dla Was odcinek, którym będziemy troszkę prankować. Będzie śmiesznie albo żałośnie. Jestem bardziej za tą drugą opcją. Mianowicie, dzisiaj będziemy dawać fałszywe autografy moim widzom i ludziom na MSP. Zapraszam! Ogólnie sam odcinek jest inspirowany odcinkiem zagranicznego YouTube'a, a ten odcinek jeszcze jest... Inspirowany innym odcinkiem z tego, co chyba dobrze pamiętam Żeby nie było, link macie w opisie Wyjaśnię wam więcej, jak to będzie wyglądać Wyszukam sobie moje nowe konto Tak, jakby ktoś nie wiedział, to jest moje nowe konto, które stworzyłem niedawno Chyba około tydzień temu, albo dwa Więc zapraszam, możecie dawać autografy Na tym koncie będę czasem nagrywać I będę raczej przyjmować widzów, bo na Alitonic może być ciężko Bo zaczynają mi się robić jakieś lagi I jest to troszkę nieprzyjemne do nagrywania Kiedy dam autograf, w wiadomościach Pojawia się pewien szablon. Dałem, dałam ci autograf, zrobił on dla ciebie 700 fejmu. Odpługał za 700, 350, 350, a ja przygotowałem taką całą listę fejkowych komunikatów z różną ilością fejmu. Fejkowych autografów mam około 6, więc możemy troszkę się zabawić i poprękować widzów i graczy. Ogólnie, może słyszycie, może nie, ale mój głos brzmi troszkę inaczej, i w pewnych komendach mogę troszkę skrzeczeć, ale gadło mi troszkę boli i wiecie. Jeden like równa się jedna dobreta. Dla Okej, okay, postaram się wyszukać jakiegoś mojego widza aktywnego najlepiej. A jeszcze bardzo dziękuję tej osobie za vip z gazetki. Bardzo dziękuję i cię pozdrawiam. I w sumie możemy cię sprankować. Dodaliśmy osobę do konwersacji i teraz hmm, damy może autograf za 350 Fejmu. Okej, okay, dajemy. Okej, okay, pierwszy autograf dany i przechodzimy do następnej osoby z, z znajomych. Okej, okay, Zuzia105614. żeby żebyśmy sprankujemy. Okej, okay, ta osoba dostanie autograf za 600 fejma. Fejmu, to się chyba nie odmienia, ale okej. Okay. Ogólnie, jeśli patrzymy stąd, to nie widać, że jest to fałszywy komunikat, ale jeśli wejdziemy tutaj, to już to widać. Więc jestem ciekaw, czy ta osoba to w ogóle ogarnie. Będę się śmiał, jeśli ktoś napisze mi, dzięki Glitch za autografa do fejku... O nie! O nie! O nie! Ten śmiech był dziwny. Okej, okay, kolejną osobą jest X -monsta, X i tej osoby damy może autograf za 682. Proszę bardzo. Lubię pomagać innym w levelu. Ja serio nie umiem pisać, Jezu. W sumie to mam vip więc możemy iść do klubu VIP i tam jakieś osoby do pralnika znaleźć. Jestem pewny, że zaraz to się nie rozpozna, więc muszę szybko kogoś znaleźć i sobie stąd iść. U, ta osoba ma konia, więc tej osoby damy fejkowego autografka. Okej, okay, Ninuj 789 Dajemy cię tego za 500. <słyska> ta osoba seria początkowo uwierzyła <słyska> Że jest to prawdziwy autograf. O Jezu, kocham was Okej, okay, myślę, że kolejnym chedrumem do jakiego pójdziemy będzie centrum handlowe. Tym razem damy autograf za 700 fejmu. Co tutaj się odwala. Okej, okay, może damy tej osobie fejkowy autograf? Okej. Okay. Sklejamy i wysyłamy autograf. Ale jestem śmieszny, o no porze. Okej, okay, ta osoba poszarała z autografami dla nas, więc trzeba jej oddać koniecznie jakiegoś autografka. Postaram się jeszcze spankować przynajmniej trzy osoby. Damam już autograf za 500. O, 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 pieniążek, pipi. Zabranałeś mi pieniążka. Co jakim maniu? Glitch! A kiwam w oko Dzie Dzięki bardzo, wiecie? Ogarnęła, okej, okay. przebaczam. Kolerka widzowie mnie znaleźli znowu, wszędzie widzowie. Mamo gdzie jesteś? Szukam cię. Co? Właśnie dałem tej osobie fejkowy y autograf, ona się praca, czy mam sorbety. Tak mam, ale nie wymieniałem się tam, dlatego, że po prostu to, jest to dla mnie męczące i nie chcę mi się tego szukać w szafie. OK, sprankujemy ostatnią osobę z plaży i kończymy odcinek, zobaczymy czy jeszcze ktoś nam coś tutaj napisał na poczcie. Okej, okay, damy tą grę może tej osobie. Ogólnie często jak widzę te osoby z niskimi poziomami w to nigdy nie wiem czy jest to fake, czy jest to tak naprawdę gracz początkujący. Okej, okay, damy jeszcze autograf wiesi, ale może za. 500 fejmu. OK, za parę minut wrócę na MSP i zobaczymy, czy ktoś nam jeszcze coś napisał w sprawie naszych fejkowych autografów. A więc się widzimy. No i jestem ponownie, zobaczymy, czy ktoś nam odpisał na msp. Ja nie wiem czy te osoby nie ogarniają, czy po prostu olewają, że jest to fałszywe. Wieśko, nie wiem czy ty ślepa, czy po prostu udajesz, że tego nie zauważyła, że jest to fałszywe, czy co. Nie wiem, serio. Okej, okay, a więc to było tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Zapraszam do subskrypcji kanału, ponieważ zbliżamy się do liczby 34 tysięcy subskrypcji. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, no i o łapce w górę. Dziękuję za każdego donata, no i to było tyle. Dziękuję za obejrzenie. 爸爸。